Warto pamiętać o tym, że złoty cały czas jest mocny. Ta tendencja utrzymuje się już 8-9 miesięcy w zasadzie. I na razie trudno o jakieś fundamentalne sygnały, które by to mogły zmienić. Zobaczmy, że dane, które napływają z gospodarki polskiej, są obiecujące. Widzimy też postępujące ożywienie w strefie euro, czyli też punkt dla nas dodatkowy. I widzimy właściwy sentyment wokół rynków wschodzących. Czyli tu chodzi o to, że generalnie dopóki dolar na świecie będzie słaby, dopóty właśnie rynki wschodzące będą utrzymywały się na fali. I jeżeli mielibyśmy szukać powodów do zmiany trendu na polskim złotym, to szukałbym wpierw powodów do zmiany trendu na parze euro-dolar. A tutaj bardziej to powinno być motywowane dolarem, a nie siłą euro. Czyli tym, żeby rynek uwierzył w końcu w to, co stara się mówić Fed. Bo zobaczmy sobie taką sytuację, że oczekiwania członków Fedu mówią o tym, że w ciągu roku powinny być jeszcze 3 podwyżki stóp procentowych. Z kolei oczekiwania rynku mówią, że ani jednej. Więc jeżeli rynek uwierzy w Fed, dolar się odbije. Na razie to jest dość trudne, chociaż jeżeli patrzymy w kalendarz amerykański, to dostrzegamy tam chociażby pracę nad ustawami podatkowymi Trumpa, które się rozpoczną właśnie we wrześniu i które najpewniej będą przyjęte gdzieś w końcu roku. To może być jakiś impuls właśnie fiskalny dla rynku, dla dolara, ale to rzeczywiście jest dopiero końcówka roku. Na razie wrzesień myślę, że upłynie pod znakiem stabilizacji złotego. Taki ważny poziom dla rynku to jest poziom 3,52 na dolarze i 4,23 za euro. Z kolei, jeżeli chodzi o franka, tutaj ważny poziom 3,70 za franka.